Do kierowników mężczyzn piłkarze z reguły zwracają się per kiero, a do pani kierownik? Tak samo. Albo Marta. Ale zdarzyło się, że tak ktoś mówił, kiero, zmiana. No tak, kiero. No jestem kiero, tak mówią. Jaka była taka najtrudniejsza, a może najbardziej zabawna sytuacja związana z pani pracą? Bo myślę, że te pierwsze tygodnie to rzeczywiście było, jak to kobieta w męskiej szatni, bo to tak uprośćmy ten przekaz, on właśnie taki był, ale później zaczęła pani spotykać no, takie prozaiczne sytuacje ligowe, które pewnie albo wprawiały panią w zakłopotanie, albo też wywoływały, no po prostu śmiech, też pani też reagowała w ten sposób. Było parę takich sytuacji. Jedna to czekaliśmy na odprawie przedmeczowej z sędziami, z delegatami, na kierownika drużyny gospodarzy, czyli na mnie, a ja tam byłam. Ale no delegat nie wiedział, że kierownikiem mogę być ja i czas mijał, wszyscy stali, każdy się pytał, gdzie kierownik, ale kierownik już jest, ale gdzie? No pani Marta już przyszła. Naprawdę? To jest kierownik? Bardzo przepraszam, ale no jest, są takie, no chociażby na wyjazdach, przy eliminacjach do Ligi Mistrzów, tak, no, ale w polskiej lidze już się wszyscy oswoili, także coraz mniej jest tych sytuacji, kierownicy innych drużyn już mnie znają, zawsze się telefonicznie zdzwaniamy, że przyjeżdżamy. Coraz mniej i wszystkie tak naprawdę sytuacje są takie pozytywne. Nie ma, albo są śmieszne, ale w taki pozytywny sposób. Nie miałam do tej pory ani jednego negatywnego jakiegoś bodźca od innych kierowników czy delegatów. Wszystko jest jak na razie, jak należy. Pani jest feministką? Nie. Zastanawiam się, czy może pani, nie wiem, nie założy jakiegoś frontu kobiet, które miałyby zostać kierownikami drużyny. Nie jestem, absolutnie nie jestem. Ja, znaczy ja nie do końca nie znam wszystkich postulatów w tych grup feministycznych, ale nie jestem walcząca o prawa kobiet, nie obrażam się, kiedy mówią do mnie pani kierownik, nie pani kierowniczko, a zdarza się, że mówią dzień dobry panom, pomijając, no ja, jeżeli jestem sama, to ja nawet tego nie komentuję, nie mówię, że i pani. Może tak, ja znam swoją wartość, znam też swoje miejsce w szeregu i jakby nie będę ani nic zakładać, ani lansować swojej osoby, bo nie ja jestem na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu jest drużyna, ja jestem bardzo z boku i powinnam być bardzo anonimową osobą. No ale przez to, że jestem płci przeciwnej, no to się zrobiło wielkie halo, a nie powinno tak być. A proszę mi powiedzieć, kiedy pani dostała tę propozycję od pana prezesa Leśnodorskiego, to uznała pani, że to jest szalony pomysł i trzeba go sobie szybko wybić z głowy, czy też od razu pani na niego przystała i powiedziała, o, to jest to? Nie, no to myślałam, że to żart, że szalony pomysł, że znaczy najpierw myślałam, że to jest jakiś wkręt, później, że żart. A na końcu, że to nie może być prawda, że to absolutnie nigdy nie miałam nic takiego w planach, w głowie, zupełnie byłam w innym miejscu, ale po przemyśleniu przez weekend stwierdziłam, dlaczego nie. To czego życzę się pani kierowniczce, pani kiero? Pani kiero. Sukcesów drużyny. Pani kiero Marta Ostrowska była z nami w magazynie Legia Ekstra. Dziękuję bardzo. Dziękuję.